Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie już taką naprawdę wakacyjną porą, bo przecież nasz ostatni odcinek miał miejsce 30 czerwca. Lipiec upalny, ale także lipiec ciekawy filmowo, choć oczywiście z repertuarem iście wakacyjnym. Doktor Sylwia Frach z nami. Dzień dobry Pani doktor, witam serdecznie. Więc jak na wakacje, to może rzeczywiście trochę wyluzujemy, jak to mówimy. Mówiliśmy o wielu ciekawych, doskonałych filmach. No a jak zacząć wakacje, Pani doktor, to rzeczywiście zacząć się tak z przytupem, a właściwie z bogami. Zwłaszcza, że jeden z nich chyba jest na takich trochę, powiem Państwu, przedłużonych wakacjach. Mam wrażenie, raz, że długo czekaliśmy na niego jako filmowego bohatera, a dwa, że on się do bogów sam trochę jako Bóg zraził. Taki, nie wiem, ni to Herkules, ni to Prometeusz, co tam z niego jest. Thor, Miłość i Grom, bo o tym dzisiaj mowa. Zgadza się. Musimy pamiętać, że film Thor, Miłość i Grom jest bezpośrednią kontynuacją filmu z 2017 roku Thor Ragnarok. I w najnowszej odsłonie studia Marvel Studio Thor próbuje odnaleźć własną drogę. I to jest właśnie ciekawe i wydaje mi się, że właśnie tutaj film odnosi sukces tym uhonorowaniem podróży Thora w kierunku samorealizacji. Także tak, nasz Thor jest na wakacjach, ale na wakacjach w poszukiwaniu samego siebie. No, ale tak bardzo często właśnie okresy wakacyjne temu też służą, różnym zmianom i przemianom. Nie wiem, proszę Pani, czy to rzeczywiście nie jest ten marvelowski taki bohater, przy którym najczęściej się uśmiechamy, a jednocześnie mamy chyba taki fajny dystans do tej postaci. To prawda, ale mamy tutaj z jednej strony rzeczywiście taką burzliwą komedię i ten Thor jest taki, powiedziałabym, zawsze z przymrużeniem oka, prawda? Ale jeżeli spojrzymy na tą najnowszą odsłonę Thora, to tutaj film porusza jednak również tematy bardziej poważne, bo pojawia nam się temat życia czy miłości. No to proszę Pani teraz o samym filmie, bo już właściwie powolutku nas Pani wprowadza. Tym razem nie tylko na Ziemi, ale i w świecie bogów pojawia się czyste zło, mówiąc też tytułem filmu. Tak. I nasz Thor musi, no niestety, porzucić te swoje wakacje, musi porzucić swoje spokojne życie i znowu wrócić do akcji, bo pojawia nam się zły bohater, pojawia nam się Gor i w tej roli wspaniały Christian Bale. I Gor będzie tutaj takim galaktycznym zabójcą, który postanowił sobie dokonać zagłady bogów. Więc Thor wraz ze swoimi przyjaciółmi i ze swoją byłą dziewczyną Jane, która nagle staje nam się tutaj super bohaterką. I myślę, że to też był dobry pomysł, prawda? Bo przejęcie tych mocy, supermocy Thora przez Jane, myślę, że tutaj może nam skutkować wieloma nowymi wątkami i również ten temat może zostać pociągnięty w kolejnych odsłonach. Bo na tym się chyba Thor nie skończy. Na pewno nie. No właśnie, już Pani wspomniała tak naprawdę plejada gwiazd. Jak zwykle chyba sami aktorzy ciągną przez na Pani do takich komiksowych produkcji, no bo wiadomo też, że kochają ich dzieci, nastolatkowie za te role, za te postaci. To jest przecież ogromny rynek zabawek, ogromny rynek komiksu, ogromny rynek filmu animowanego i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest i popularność. Jest ogromna, oczywiście. Prawda? I w roli głównej, w roli Thora powraca Chris Hemsworth. W filmie mamy również Christiana Bale'a, wcześniej wspomnianego. A nie wygląda jak Batman, chociaż Batman jakoś z czernią mi się kojarzy, a tutaj ta blado trupia twarz, powiem Pani, bardziej skojarzyła mi się natychmiast z filmem o przygodach Harry'ego Pottera i oczywiście tym najgorszym z najgorszych czarodziejów. Tak, zgadza się. Mamy Russella Crowe'a. Tak, to jest dla mnie niesamowita postać. Mamy Natalie Portman w roli Jane i mamy również Taika Waititiego, czyli reżysera Thora. No właśnie, zanim o tym
reżyserze, o jego postaci chwilę, chciałbym, żeby Pani nam też go przybliżyła, to może spróbujmy zadać też wakacyjne pytanie, bo drodzy Państwo, nagrody cały czas czekają. Przypomnę, na wakacjach są to książki, płyty, gadżety, różnego rodzaju rzeczy, które przygotowuje nam opolski Helios i te nagrody są do zdobycia. Wystarczy prawidłowa odpowiedź na pytanie. Dla dwóch osób zawsze szykujemy nagrody. To co tym razem, Pani Doktor? Szanowni Państwo, pytanie konkursowe myślę, że zabrzmi dosyć łatwo. Kto jest autorem komiksu, na podstawie którego powstał film Thor: Miłość i Grom? No to rzeczywiście chyba bardzo trudne. Nie jest, zwłaszcza, że to nazwisko w świecie komiksów chyba wszystkim mówi wszystko. Drodzy Państwo, czas na seans. @czasnaopole.pl. Piszą Państwo pod ten adres mailowy swoje odpowiedzi i jak zwykle dwoje z Państwa uhonorujemy nagrodami. No to tak na koniec króciutko, bo właśnie postać tego 46-latka, który w filmie zagrał, to też już jest taki trik marvelowski, że gdzieś tego reżysera na chwilę widzimy w poszczególnych odsłonach ich filmów. To też taka bardzo ciekawa postać, prawda? Tego chłopaka Nowozelandczyka. Tak, prawda? Tak. Taika Waititi, nowozelandzki reżyser, który, tak jak już wspomniałam, wyreżyserował tą wcześniejszą odsłonę Thora Ragnarok w 2017 roku, ale wydaje mi się, że ogromną popularność zdobył innym obrazem, bo w 2019 roku wyreżyserował taką satyryczną, czarną komedię Jojo Rabbit. I tam w głównej roli między innymi zagrała Scarlett Johansson. I sam reżyser, bo właśnie Waititi również pojawił się, to jest bardzo ciekawe, prawda, bo pojawia nam się w Thorze, ale również pojawił nam się w Jojo Rabbicie, zagrał postać wyimaginowanego Adolfa Hitlera w Thorze. Wcielił się w postać Korga, czyli bliskiego przyjaciela Thora. Drodzy Państwo, pozostaje nam tylko Państwa zaprosić oczywiście gorąco na ten obraz, czekać na Państwa refleksję. Oprócz pytania konkursowego zawsze możecie także nadesłać swoje interpretacje własnej krytyki filmu. Z przyjemnością sobie też razem z Państwem poczytamy to przy naszym poście, więc serdecznie też zapraszamy. Doktor Sylwia Frach, Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo Pani Doktor za spotkanie. Na pewno jeszcze się w tym miesiącu spotkamy. Dziękuję. Tak.